Dobry wieczór Państwu. W dzisiejszej konfrontacji zaprezentujemy po raz pierwszy film Marii Wiernikowskiej Zwariowałam, który nigdy nie miał powstać. Przez 4 lata nie było takiej woli wśród decydentów telewizyjnych. Film miał być ironicznym spojrzeniem na klewki. Tymczasem powstał obraz Polski jako kraju korupcji, układów, mętnych interesów, powiązań polityków z szemranymi biznesmenami i służb. Po emisji filmu w dyskusji udział wezmą między innymi Maria Wiernikowska i Andrzej Leper. Zapraszam. Proszę Państwa, tak jak mówiłem, pierw obejrzycie Państwo film, a później zapraszam do studia. Naszymi gośćmi będą Maria Wiernikowska, autorka filmu. Andrzej Leper, wicepremier. Witam, dobry wieczór. Tomasz Sakiewicz, nie dziennikarz, ale redaktor Naczelnej Gazety Polskiej, ale też dziennikarz. Piotr Pytlakowski, dziennikarz Tygodnika Polityka. Anita Gargas, dziennikarka Tygodnika Ozon i pan Zbigniew Jaskulski z Prokuratury Apelacyjnej w Warszawie. Słuchaj, 5 lat temu zajęłaś się klewkami. Właściwie zajęłaś się czymś, czym nie powinnaś zajmować, bo większość dziennikarzy mówiła, po co w to wchodzić. No, temat został wyśmiany. Ty poszłaś tym torem. Byłaś wtedy jeszcze tak zwaną dziennikarką, lubienicą Woronicza 17. No i zobacz, szybko wylądowałeś wtedy na marginesie tej telewizji. No tak, niektórzy ci przyczepili etykietkę wariatki. Dlaczego weszłaś w te klewki? Dlaczego weszłam w te klewki? I czy warto było? Bo ja wiem, to zobaczę po Państwa reakcji pierwszej, bo będziecie pierwszymi widzami tego czegoś. Tego czegoś, co nazywa się film, ale tak naprawdę to jest długi reportaż, to w ogóle w dodatku to chyba nie jest dobry film po prostu. Wszyscy mi tak mówili przez cały czas, od początku, kiedy zaczęłam dłubać, grzebać, to mi powiedziano najpierw, że nie umiem robić śledztwa. Na końcu mi powiedziano, że nie umiem robić filmów. Po drodze mi mówiono, że nie robię reportaży. No to... A ostatnio posłużono się argumentem, że w umowie było zapisane 25 minut filmu, prawda? To taka nowa kategoria, prawda? Film jest za długi. I to było akurat przy tej już obecnej, znaczy nieobecnej, znaczy tej ekipie, która ustępuje, tak? Tam pojawił się argument 25 minut, jako ten, który miał przeważyć na tym, żebyśmy na przykład dzisiaj tego filmu nie zobaczyli. Na szczęście udało się. I Maria Wiernikowska może Państwu pokazać ten film. Obok Ciebie siedzi człowiek, który wywołał ten film tak naprawdę swoim słynnym, sejmowym wystąpieniem, za który tak naprawdę zapłacił wyrokiem skazującym. Ja powiem, że ze względów prawnych, ponieważ powiedziano mi, że muszę przed filmem odczytać uzasadnienie. W sprawie wystąpienia tego warszawski sąd apelacyjny utrzymał wyrok przeciwko panu za pomówienie polityków PO i SLD. Przytoczę tutaj, co prawda, coś, co mnie też zaintrygowało. Sędzia Jerzy Leder powiedział, że zeznania Bogdana Gasińskiego, na podstawie których pan sformułował swoje oskarżenia, są niewiarygodne aż do bólu. Cytat sędziego. Sąd apelacyjny uznał, że pan celowo, świadomie i z premedytacją znieważył w 2001 roku 5 polityków Platformy Obywatelskiej SLD. Sędzia Jerzy Leder stwierdził, że pan wykorzystał trybunę sejmową do własnych interesów po to, by szkalować polityków, nie mając żadnych dowodów na ich korupcyjną działalność. Myślę, że ten wyrok jest prawomocny oczywiście. Ja tej sprawy nie zostawię tak, dlatego że wystąpię przeciw sądowi na pewno. Ten proces skończy się w Strasburgu i to nie jest to, że ja będę występował przeciw własnemu rządowi, bo wicepremierem to się bywa, proszę Państwa, aż
obywatelem Polski jest się do końca swoich dni na tej ziemi i to będę bronił swojego imienia dobrego, dlatego że sędzia również, szanowni państwo, powiedział więcej, powiedział, że ja uprawiam brudną politykę. Ten sędzia, który prowadził proces apelacyjny, upolitycznił tą całą sprawę, bo przecież sędzia może wypowiadać się tylko i wyłącznie na podstawie kodeksu, a nie mówić, jaką ja politykę uprawiam. To znaczy, że sędzia stanął po czyjejś stronie. Także dla mnie jest to jednoznaczne. Natomiast to, co powiedziałem wtedy, to myślę, że w dyskusji po obejrzeniu tego reportażu, filmu, ja też powiem kilka spraw takich, których nie miałem okazji powiedzieć, natomiast jedno zasygnalizuję. Pierwszym, który przyszedł do mnie, to nie był Bogdan Gasiński. Pierwszym, który z tą sprawą był u mnie, to był Rudolf Skowroński, jeden z najbogatszych kiedyś ludzi w Polsce, szef firmy Intercommerce, właśnie na terenie której to firmy to wszystko się działo. Ten człowiek, który handlował z talibami i tak dalej, to wszystko. Tak, chcę powiedzieć mój film. A czy nie uważa pan tak, że dzisiaj z perspektywy tych kilku lat to nie było tak, że wszedł pan szybko na mównicę i sprawy, do jakich pan dotarł wtedy, przyrosły ówczesnego Andrzeja Lepera? To znaczy, pan Skowroński przyszedł do mnie i powiedział, że już był u tylu polityków i nikt nie chciał tą sprawą się zająć. Powiedział takie słowa, no już jest pora wieczorna, chyba dzieci nie oglądają, mówi, ja już mam dość tego wszystkiego, żebym ja ciągle dawał łapówki, za wszystko dawał pieniądze. I ta firma, państwo wiecie o tym i to chyba można pójść też takim tropem, ile ona dostała ziemi w Polsce pod budowę supermarketów, Carrefour chociażby. Później próbowano mnie znowu w jakiejś prasie wciągnąć w to, że to ja z Carrefourem się dogadałem, że to ja podobno od nich jakieś pieniądze wziąłem za to. No przecież cały stek takich różnych bzdur na mój temat, żadnego dowodu, niczego. Natomiast ja też się zastanawiam, czy ja nie miałem być ofiarą, czy nie miałem być wciągnięty przez służby. Bo to, co powiedziałem, okazuje się, że pan Rudolf Skowroński w latach 70. był w byłym NRD. Kiedy w sądzie zacząłem go pytać o to... I później wychodzi na to, że tak, sprawa związana z Olechowskim. Wiadomo, że przyznał się, że był agentem, że współpracował. To może Skowroński, NRD, Stasi. Przepraszam, no takie krótkie pytanie. Czyli rozumiem, że pan nie żałuje dzisiaj tego wystąpienia? Nie, absolutnie nie. Ja jako poseł byłem zobowiązany do tego, bo przyszedł do mnie człowiek, który powiedział później, że przyjdzie jeszcze i on zarekomendował Gasińskiego, a nie kto inny. Rudolf Skowroński, proszę państwa, poważna osoba, bo jeżeli można mieć jakieś uwagi, zastrzeżenia co do Gasińskiego samego, jego zachowania, zeznań w sądzie. Ja sam byłem zaszokowany tym, co on w sądzie przedstawiał. Niektóre sprawy były niewiarygodne i uważam, że są niewiarygodne do dzisiaj. Natomiast jeżeli on przychodzi z rekomendacji człowieka, który był jednym z najbogatszych w Polsce, poważnej osoby, szanowanej, która współpracuje ze znanym adwokatem, panem Smoktunowiczem, no proszę państwa, albo chęć skompromitowania mnie i zniszczenia partii, bo pokazania, że przywódca partii jest troszeczkę odlotowy, tak powiedzmy delikatnie, bo zajmuje się jakimiś takimi sprawami, no na pewno ktoś tutaj za tym stał. Proszę państwa, obejrzymy film, po filmie będzie dyskusja. No dała się wciągnąć te klewki. Widzowie ocenią, czy naprawdę nie zwariowałaś. Zapraszam na emisję, po emisji filmu Dyskusja w studiu. Życzę dobrej zabawy, bo tam ma być śmieszne. To się stało w dużym mieście. Jest wieczór. I stary dom jest. Jaką ma na imię? Rudolf. Jak dawno zaginął? Rok temu. Wieczór jest. Ciemno. Podjeżdżę samochodem. Niedaleko gdzieś fontanna może być. Albo coś, co przypomina fontannę. Tam, gdzie stary dom. Jest z kimś. Jest z kimś, z facetem. Ale się rozstaje. Wychodzi i idzie do starego domu.
Ale on ma przygotowane, że już tam nie pójdzie. On wie. Umówiony z młodą kobietą, blondyną. Zrobił to celowo, że do tego starego domu poszedł. Postał trochę i wyszedł. Mógł mieć samochód zaparkowany kawałeczek od tego starego domu, blisko. Ale wyszedł i się nie cofał od tego samochodu, tylko poszedł odwrotnie. I tam już ktoś na niego czekał samochód. I on wsiadł. Tak wyglądało jego zaginięcie. Spokojnie. Śniło mi się, że jestem reporterem. Sprawdzałam, skąd się wzięli talibowie w klewkach. A zaczęło się od pewnego sejmowego przemówienia. Panie pośle, czy prawdą jest, że w hotelu Victoria spotykał się pan czterokrotnie z niejakim panem S i wtedy wręczył panu 50 tysięcy dolarów? Pan minister Harringtona pan zna. 50 tysięcy. Ja pytam. Pan przyjął kwotę około 2 milionów dolarów na kampanię wyborczą. 20 kwietnia 2001 roku jeden z was podobno otrzymał kwotę 350 tysięcy dolarów od niejakiego pana S. Wiemy, o co chodzi. To wiecie, o co chodzi. A, to dobrze, że wiecie o tym. To już gramy, tak? No pewnie, pan się śpieszy. Z marszu szybko, to już gramy. No co mamy grać? Umieram z ciekawości. No jakie są te tajemnice, dowody, czarna teczka. Nie czarna teczka, tylko pokażcie prawdę, czy na podstawie takich dowodów, jeżeli mają pisma złożone przykładowo do pani Piwnik i nie ma odpowiedzi, nie wszczyna się żadnego dowodzenia, to są dokumenty wszystkim, w szczególności o panu Skowrońskim, o jego operacjach. I teraz prokurator nie chce przeprowadzić ani jednego dowodu od początku do końca. Żeby przeprowadził dowód, dobrze, handlował szmaragdami, zgadza się. Tylko dlaczego nie pokaże się od początku do końca, jak przepływały pieniądze? Czy to były pieniądze przekazywane z banku do banku, a może na konto Al-Kaidy one szły? Albo może przewoził te pieniądze samolotem, bo helikopter ma. A te tajemnicze dowody to w dalszym ciągu są tylko zeznania? To znaczy, to są te zeznania, to są kasety, które dałem im. Kasety z czym? I potwierdzone wypowiedzi przy posłach. No przecież to nie może tak być, że prokurator wszystko podważa. No ale to jest jeden człowiek. On wie strasznie ale dużo, tam, mówi strasznie dużo rzeczy. Tam, czy pan się nie żachnął, nie zawahał tam. Się pan, skąd on się wziął? Kto mu to wszystko Proszę powiedział? Panią. Kto go przygotował? Kto go panu podstawił? No może też tak być. Ale co, takie ryzyko on by poniósł? On wniósł doniesienie do prokuratury na firmę Intercommerce i prokurator nie bada sprawy, umarza dochodzenie. Co to jest? Co się dzieje w kraju w ogóle? No, kogo my chronimy w kraju? Intercommerce znowu. Wszystkie przetargi, no Carrefoura i innych, wygrywali przetargi na ziemię i stawiali to wszystko. No jakoś dziwne to jest, że ta jedna firma i w Szczecinie, i Warszawa, i Bydgoszcz, i Kraków, i Katowice. Wszędzie ta jedna firma. Kampanie kosztują drogo, szczególnie prezydenckie. Może tutaj nie być wszystko prawdą, natomiast na pewno te wątki, które ja przedstawiłem, one się łączą w pewnym miejscu. To wszystko, za dużo jest tych przypadków chyba w tym wszystkim. Nikt się jednak nie zajmował ani panem S, ani jego łapówkami. Za to w prasie huczało o szalonym informatorze Leppera. Ze wszystkich jego rewelacji dziwnym trafem wyłuskano tylko jedno, że do PGR Klewki przylatywali Afgańczycy po bakterie wąglika. Pisano, że Gasiński się ukrywa. Spotkał się ze mną w biały dzień w centrum Warszawy. Ja się zastanawiam, skąd pan się wziął w ogóle. Skąd ja się wziąłem? No, ja się urodziłem przede wszystkim w Polsce i tutaj mieszkam, nie? Co pan robił w Intercommerce? Ja w Intercommerce byłem zatrudniony jako dyrektor. Do spraw jakich? Jako dyrektor na całe Mazury. Natomiast moim bezpośrednim przełożonym był pan Rudolf Skowroński. Ale pan tam pracował jako zootechnik, tak?
To znaczy ja jako dyrektor piastujący stanowisko miałem też funkcję zootechnika, miałem też funkcję kierowników zakładów, różnych po prostu. Właściciel po prostu miał dyrektora, czyli mnie, i ja pełniłem rolę człowieka do wszystkiego. Przyjdą mnie później w nocy, łeb ktoś urznie, a co pani myśli, że... Za co? Za co? No jak ktoś się powie źle i co? Za moich czasów były prowadzone niewiadomego rodzaju po prostu eksperymenty, które po prostu zlecał pan Skowroński. To były testowane szczepionki różnego rodzaju na tym bydle, między innymi szczepionki nad wywołaniem bakterii Escherichia coli, bakterii związanych z zapaleniami zgorzeninowymi wymienia, między innymi wąglikiem, także innymi po prostu bakteriami, które po prostu pan Skowroński zlecał. Ja pamiętam latem 2000 roku, jak to się wszystko zaczęło, pan Skowroński przyleciał wcześniejszą zapowiedzianą wizytą helikopterem do Klewek. Uczestniczyło akurat w tym spotkaniu jeszcze dwóch obywateli Afganistanu. Zresztą pan Skowroński akurat powiedział, żeby wszystkich rozesłać do domu i zostawić tylko w zakładzie oborę, żeby ubrać ich ładnie, białe fartuchy w ogóle. No i w trakcie inspekcji, bo interesowały go tylko pomieszczenia magazynowe i akurat obora, ci panowie przeszli przez wszystkie pomieszczenia gospodarskie, poszli też do pałacu. Ja się pytałem, czemu ma służyć ta inspekcja, i powiedział, że być może po prostu będziecie testować jakieś szczepionki, zostanie utworzone laboratorium, ponieważ ja chcę podpisać umowę. To jest do kierownika albo zootechnika, ja ale, wezmę. Ale wejść nie można? Czy... No nie wolno tu na zakład. Nie prywatny zakład, proszę pani, nie wolno. Dużo jeszcze krów zostało? Nie, proszę panią, krów. A mówią, że Gasiński wszystko rozkradł. A nie, nie chciał. Jak on mógł to tak kraść, jak pan tak dobrze pilnuje? A to ja, proszę pani. Ja jestem dozorca tylko co drugi dzień. A co drugi dzień... A następna osoba jest. Nie? A, to wtedy kradli. Nie, no, a kto mówi, że kradnie? A kto mówi, że kradnie? No jak, no, mówią, że on okradł. Że 200 krów wyprowadził. No to ja nie wiem, proszę pana, ja na ten temat... Wierzy pan w to? Ja nie wierzę. Tak? Dlaczego? No wie pani, no, 200 krów, da pani spokój, to jest. No, no, 7 miliardów się nakradł. To ładnie by poszło jak to. On się sam wygłupił z tym wąglikiem. Takiego czego nie było i nigdy my nawet nie znamy tego, co on wymyślił. No ale wszyscy się śmiali, że helikoptery wymyślił, a przecież tu przylatywało, potem się no, okazało. A nie, to tak, ale to prezes z Warszawy, Skowroński. A on miał taki helikopter, mają. I nawet taki napis do Interkomos. A jeżeli coś mówi, to znaczy, że coś chyba wie. Opa! Pan groźny. Ale tak to my nie wiemy i nie znamy go tak za bardzo, co on robił z tymi krwami. Na co miałby robić? No właśnie, co on by miał tam robić? To miał... W gazetach tylko tam pisze, co my się mogliśmy dowiedzieć, ale tak to skąd my wiemy, co on tam robił? No ale Afgańczycy tu byli, na sam przedmów. Ale gdzie tu mogli być? Nikt ich nie widział. Panie, ja byłem, ja cały dzień prawie robiłem, widziałem, samolot przyleciał, to trzech wysiadł, to pilot wysiadł, Skowroński, tam nagrabacz tam któryś był i o, takie ludziki byli. A obcych ludzi to od razu się zobaczy, nie? Ja na przykład nie widziałem tu obcych ludzi. Może na śniadaniu byłem, może nie widziałem, nie wiem. A gdzie te helikoptery? Tu, na górce. No, tu przylatywa, bo tam daleko przewody były i tutaj. I na tym placu tu zawsze lądował, tam, jak ten dołek tam jest. I to... To wszystko było. To jak ja tu przyjechałem traktorem, że coś robiłem, to widziałem, nie? Kto przyleciał. Proszę pana, a gdzie te krowy zakopywaliście? Nie wiem. Ale jest takie miejsce. Ktoś wie? To zakopane były głęboko. Ale to ja pani powiem. To były krowy, które na przykład dostała poronienia po wycieleniu, nie? Nie mogła się podnieść. Lekarz leczył i trzeba było dorżnąć. O.
czy one miały chorobę jakąś, czy nie miały, to ja nie wiem. Jesteśmy u pana we Włościach. Chciałam zapytać, czy zgodziłby się pan, żebyśmy nakręcili posiadłość i zobaczyli to słynne lądowisko helikoptera? Tak? To bardzo dziękuję. Ja się do pana odezwę, jak będzie jakiś powód i żeby podziękować za gościnę, której nam tutaj pan nagraba, udziela. Sławny helikopter ten lądował tutaj, na tym tyle. Nadlatywał od strony jeziora, bo tutaj, żeby tutaj, bo są tutaj te takie jeszcze druty z tego, z telekomunikacji. I od strony jeziora nadlatywał i tutaj sobie, że tak powiem, siadał. Tutaj na tej murawie. I tutaj ci wszyscy goście, ci Afgańczycy, ci talibowie. Ja ci talibowie, ci Afgańczycy, pani nie wmawia we mnie takich spraw, które nie miały miejsca. Byli. Mówię pani, że był z tego, kiedyś był ten minister od Masuda. To znaczy nie konkretnie tutaj, był tylko w Słomowie był. Z tego, co. I w Klewkach też. Się odbywało. Tak, i polecieli ze Słomowa, polecieli do Klewek. Właściciel Klewek to jeden ze 100 najbogatszych Polaków. Stawiał hipermarkety Hit i Carrefour, ośrodek żeglarski w Mikołajkach i fabrykę lodów na Białorusi. Sprzedawał kasy fiskalne i wyposażenie sklepów od Odry po Władywostok. Afgańskie szmaragdy reklamował na stronie internetowej swojej firmy. Rzeczywiście miał kontakty z generałem Masudem. Generał Masud był szefem Paktu Północnego. Ten pakt kontrolował 80% upraw opium w Afganistanie. I to było główne źródło utrzymania akurat tego paktu. Mamy dowody na to, że pan Skowroński także utrzymywał kontakty nie tylko akurat z panem Masudem, tylko z innymi ludźmi. Jeden z ministrów byłego Afganistanu jest przyjacielem także pana Skowrońskiego. Zresztą pan Skowroński nie przyznał się do tej znajomości. My znamy nazwisko akurat tego człowieka i mamy zdjęcia z pobytu tego człowieka akurat w Polsce, akurat i spotkanie się z panem akurat Skowrońskim. I stąd pan znał telefon do Osamy Bin Ladena? Nie, to są bzdury. Trybuna, że tak powiem, podaje bzdury spreparowane, można powiedzieć, rzeczy, bo ten to jest... dziennik pana jest, czy go nie ma? Nie ma tego dziennika, on jest spreparowany. Czy pan ma jakieś dowody, jakieś Oczywiście, papiery, że mam dowody. Zdjęcia? Proszę panią, tak, mamy dowody. Przypominają sobie celnicy firmy Intercommerce na lotnisku na Okęciu. Ile szmaragdów, oczywiście w cudzysłowie, bo to były szmaragdy, tylko narkotyki. Pan Skowroński w kontenerach przemycał akurat do Polski. Powiadają się ludzie... narkotyki, gdzie przemycał? Jakieś dane, jakieś, skąd pan to bierze? Ja jako dyrektor firmy Intercommerce byłem wtajemniczony. Pewne rzeczy. Znaczy, gdybym... pan też przemycał te narkotyki? Nie, ja nie przemycałem, ale o tym wiedziałem. Z Afganistanu do Europy, czyli do Polski. I w Polsce te narkotyki były odbierane przez rezydentów mafii pruszkowskiej, mafii wołomińskiej, były rozprowadzane po kraju i dalej po prostu swoimi kanałami przez przejścia graniczne w Wezledach, w Jakuszycach, w Kołbaskowie i w innych, były rozprowadzane na teren po prostu dalszy. Nie? Czym płacił? Płacił przede wszystkim bronią. Skąd? Rosja. Przede wszystkim były kraje Związku Radzieckiego. Pan Skowroński ma tam liczne delegatury przedstawicielstwa firmy Intercommerce. Z notatek Gasińskiego. Przewieźć słowika z Hiszpanii. Opium do Gorzowa. $4000 dla celników. Odzyskać dług tu politycy. Telefon do Bin Ladena, ale może to już ktoś dopisał? Skąd ten dziwny dokument? Skąd pan to ma? Od mężczyzny, który ma dobry kontakt z panem Gasińskim. Bohaterem. No, niezły musiał mieć kontakt, skoro... dostał się do jego torby, tak? Bo to przecież osobisty kalendarz. A pan go widział? Widziałem. A gdzie on teraz jest? Kalendarz? Mhm. No, gdzie jest kalendarz, to nie wiem. Ja mam kserokopię kalendarza. A jak ten informator pana się do tego dostał? No nie wiem, nie pytałem o tego informatora, a on nie chciał o tym mówić sam. Zastanawia mnie, kto grzebał w rzeczach Gasińskiego, żeby to mieć. Dobry przyjaciel? Przyszedł do trybuny? Być może Gasiński pokazywał to komuś, albo wspólnie wypełnia ten kalendarz. I co, Gasiński powiedział, zanieś do trybuny ten kalendarz, jak zacznę kontaktować z lotami? Na czym to polega? Jak pan to tłumaczy? Nie wiem, czy Gasiński mówił, żeby któremukolwiek dziennikarzowi dawał ten kalendarz. Natomiast przedostał się.
Nie wiem, jak to tłumaczyć. Nie wiem, czy Gasińskiemu zależało na tym, żeby... A pan go o to pytał? Próbowałem się wielokrotnie z nim skontaktować, o czym pisałem, ale pana Gasińskiego nie było i poinformowano mnie, że bardzo późno wraca i że już się mogę z nim nie skontaktować, więc po dwóch dniach prób... Opublikował pan jego osobisty kalendarz. Kontaktowania się z nim. On mi powiedział, że te notatki oddał oficerom łopu. Wie pan coś o tym? Nie wiem. Wiem, że nosił coś do prokuratury, natomiast było to w dniu publikacji chyba tego dokumentu, tego kalendarza, więc... Jeśli sugeruje pani, że zdobyłem je z prokuratury bądź łopu, no to jest pani w błędzie. Później Gasiński mi opowie, jak notował te rzeczy nocując u szefa na Mazurach. Tego samego, co miał wręczać politykom łapówki w imieniu Skowrońskiego. Wydaje mi się, że on bał się pierdelka i chciał zostać jakimś świadkiem koronnym w jakiejś wyimaginowanej przez siebie sprawie. To spowodowało te steki jego największych wzdur, które zwiększały się prawie że w tempie geometrycznym. Ja nie znam ani pana Szmajdzińskiego, nigdy go na oczy nie widziałem. Ani nie byłem nigdy w Braniewie, bo tak wynika z tego, z oświadczeń pana Gasińskiego, że gdyby faktycznie takie sprawy się odbywały, to nikt by z tych, którzy biorą łapówki, nie wziął bez udziału pana Gasińskiego, jakby pan Gasiński nie był. I bez pana. Był to Pastuszek, który, tak już mówię troszeczkę złośliwie, który powinien się zająć hodowlą głównie i tym. On wymyśla. A dlaczego Pastuszek mieszkał w hotelu Radisson w Szczecinie? Halo? Ja się nigdy nie emocjonowałem. Dobra. Na razie. Dobrze, w porządku. Dobra. I co? Co? No powiedziałam, że pani jest sympatyczna. No ale co, pozwolił panu gadać? Nie, ale co on może mi pozwolić i nie pozwolić? Ja mówię prawdę. Proszę panią, taki mam zwyczaj. Oglądam telewizję, widzę, słuchaj. Ale nie ma nic przeciwko panu. Nie, no nie ma, bo mówimy o pobycie Gasińskiego w moim odczuciu. Ale wiedział, przyjeżdżam. Że przyjeżdżam. Tak. Ciekawe od kogo? Od pana. Nie ode mnie. No skąd, proszę panią, ja z Kowrańskiego nie zawiadam. Naprawdę? Nie. No to skąd wiedział? Może intuicja? Zaczyna się tajemniczo. Dlaczego on tak się na pana uparł? Pan wszędzie występuje jako ta osoba, która daje łapówki. Proszę panią, nie wiem, bo on tam nadaje jakieś łapówki. Proszę panią, nikomu nie dawałem żadnej łapóweczki. Taka jest to prawda. Nikomu. Nie. Borusowi daje, żeby się łasił, to daje tam jakieś dobre jedzonko. Przecież nawet jakby pan dawał, to bym pan teraz nie powiedział. No proszę panią, ale mówmy o faktach, nie dawałem. Dobrze, ale skąd on na przykład wiedział, że pewnego konkretnego dnia, o konkretnej godzinie, w pewnym miejscu był pewien pan minister, poseł, który rzeczywiście tam był w Braniewie? Proszę panią, wystarczy czytać prasę. Wystarczy czytać prasę. On to wszystko, to co sklecił, nie wiem, kto to wyreżyserował, bo nie uważam, wie pani, wydaje mi się, moim skromnym zdaniem, wydaje mi się, że to nie on sam, tylko w tym uczestniczył, w tym samym danym takim. Nie wiem kto. Tylko, no kogo był... pan podejrzewa tak naprawdę? Nie, proszę panią, kto by mógł podkładać takie informacje? Nie wiem, ja mogę zawsze zwalić coś na Borusa. Jak postawię kanapkę na stoliku i patrzę, że nie ma, zamknę go w domu, to bym zwalił na Borusa. Halo? Cześć? No jeżeli jest, to poczekaj, zadzwonię do ciebie, bo jest pani Wiernikowska, tutaj mi tego sympatycznie tutaj światłem w oczy świecą, mikrofonów narozstawiali takich rozlicznych, że jak oddycham, to słychać, to, no gwiazda, ja się staram być, przecież ja mówię u tego, u Kevina Costnera, a tu pani Wiernikowska powiedziała, że da rekomendacje takie, że głowa mała. No to ja uważam, cały czas uważam. Do Spielberga. O, śpił pani Wiernikowska mi podpada, że mu, no tak. No także kariera przede mną otwarta. Szczęki trzy będą robione. Podpowiada mi to. I mówi, że czeka na większą drużynę. Rozszerzamy działalność. Cały klub filmowy stworzymy. Dobra, trzymaj się. Kto to? Jest to ciekawość, jest to. A kto to? A co? Kogo do filmu bierzemy? Ja pani powiem, ja pani sam określę, kogo trzeba wziąć, kogo nie wziąć. Kto to tutaj, żebyśmy wiedzieli?
Nie, to jest, to dzwonił, teraz jest tutaj prezesem tej firmy. Pan Kruk, tak. Przecież przy was nie będę o wszystkim gadał. No, taka też jest. A co, niepokoją się, że tu jesteś? Nie, to co się niepokoją? Dlaczego mieliby się niepokoić? Przecież ja... No wie pan, tyle rzeczy opowiedział Gasiński, że jakby chociaż tyle było z tego prawdą, to byłoby o co się martwić. No dobrze, ale proszę pana, jeśli chodzi o płodność, prawie taką tego, to ten... tego Kraszewskiego może. Prawo jest prawo i musi być przestrzegane. Ale racje gospodarcze muszą być po nasze stronie. A szczególnie ważną uznajemy dbałość o właściwy rozdział środków budżetowych przeznaczonych na rozwój regionalny. Ze szczególnym działań zbliżających do zniwelowania istniejących dysproporcji. Cała otoczka tego prezentowania to było takich kilka dosyć głośnych afer, czy takich zjawisk na pograniczu skandalu. Prezydent miasta Olsztyna zarabiał około 6 tysięcy złotych netto na rękę. Myślę, że warto zapytać, z jakich pieniędzy pan Andrzej Ryski wybudował sobie dom nad jeziorem Podkówka za kwotę, która, no, na którą musiałby naprawdę wiele, wiele lat oszczędzać, żeby ten dom wybudować, nie wydając złotówkę nawet na bułeczkę. Jeżeli chodzi o budowę w sklepu Leclerc, to miasto powinno bezpośrednio sprzedać tę działkę dla inwestorów, a nie dla pośredników. A pośrednicy w tym wypadku wzięli kilka milionów dolarów. Sprawa była badana dwukrotnie przez prokuraturę, przez Urząd Ochrony Państwa i przez wszelkie inne czynniki kontrolujące pracę samorządu, a więc Najwyższą Izbę Kontroli, Regionalną Izbę Obrachunkową, i nikt nie postawił zarzutu, iż miały miejsce tu jakiekolwiek malwersacje. Wszystko jest w porządku? Jest pan spokojny? Ja jestem jak najbardziej spokojny. Czy widzi pani u mnie jakieś oznaki zdenerwowania? Ja jestem spokojny. Proszę pani, no jeśli będziemy tak brnąć, no to zaraz uznamy, że istotnie talibowie lądowali w Plewkach pod Olsztynem. Może też tam laski wąglika były produkowane. Jakie są pańskie związki z Intercommercem, skoro mówimy o tym? Moje związki z firmą Intercommerce skończyły się w czasie, kiedy rozwiązałem umowę o pracę, a nastąpiło to na dzień przed wybraniem mnie na funkcję marszałka. Jest pan spokojny? Nigdy interesy firm, które pan reprezentował, nie były sprzeczne? To znaczy urzędów, które pan piastował, z firmami, dla których pan pracował? Ja pracowałem dla urzędu i dla samorządu, a nie dla firm generalnie. Jeśli chodzi o firmę Intercommerce, to był epizod wynikający z jednej strony z jakiejś chęci sprawdzenia się w działalności innej niż polityka, a z drugiej strony, też nie ukrywam, z określonej sytuacji życiowej, w której się znalazłem. Przestałem być prezydentem. Pojawiła się taka propozycja jako jedna z wielu. Uznałem, że jest to jakaś dla mnie możliwość sprawdzenia się, ale też i możliwość normalnego, legalnego zarabiania pieniędzy na życie. Policjanci dzielnicowi, jak i ja, spotykamy się z kierownictwami firm, przedsiębiorstw, które funkcjonują na naszym terenie. I takie kontakty, no, były. Swego czasu kierownictwo Intercommerce'u zaoferowało, w związku z tym, że wymieniali tam komputery, chcieli nam użyczyć do pracy. No, w związku z tym taki komputer został przekazany dla rewiru dzielnicowego, a w związku z tym, że on był nie najlepszej jakości, już stary, nawet nie nadawał się do tego, żeby był jako maszyna do pisania.
No, w tej chwili on już jest zwrócony firmie, która go przekazywała. No, nie przydał się nam, szczerze powiem. No ale miał pan kłopoty, bo zdaje się była sprawa w prokuraturze. Proszę panią, w tej chwili prokuratura, z tego co wiem, prowadzi postępowanie wyjaśniające właśnie w tej sprawie, również w sprawie... Ale przeciwko komu? W sprawie prowadzi. Sprawie. To nie jest... Nie, proszę dowiedzieć się dokładnie, ja nie wiem, czy to jest przeciwko, może już jest przeciwko. Ale to jest o co? O korupcję, tam wiele osób było, że tak powiem, pomówionych, wśród nich i ja oczywiście, między innymi był ten komputer, były pieniądze ogromne, jak na moje możliwości rzekomo przekazane. Wydania czy brania? Przebrania, proszę panią, rzekomo przyjęte przeze mnie. Tą sprawę wyjaśnia prokuratura rejonowa w Olsztynie. Jest pan spokojny? Proszę panią, ja jestem spokojny, ponieważ no ja tych pieniędzy nie brałem. Nigdy nie było z mojej strony złej woli, jeżeli chodzi o coś takiego. Po przeprowadzonej inwentaryzacji w Interkomersie, gdy pan G. zniknął, okazało się, że jest niedobór w mieniu. I sprawa się zakończyła i będzie miała finał w sądzie. Stycznia 2002 policja aresztowała Gasińskiego. Prokurator oskarża go o kradzież krów, fałszowanie faktur, dręczenie zwierząt, telefoniczne pogróżki pod adresem szefów, jazdę na gapę itp. W tej samej prokuraturze od miesięcy leżą jego doniesienia o powiązaniach Skowrońskiego ze światem polityków i przestępców. Jeśli ma pani w takiej formie, powiedziałem im, że nie chcę uczestniczyć w tego typu interesach, ponieważ zacząłem kojarzyć fakty. Ale ciągle jeszcze nie szedł pan do prokuratury. Nie było sensu iść do prokuratury, ponieważ część prokuratury w Olsztynie była skorumpowana z panem Skowrońskim. Zresztą pan Skowroński doskonale wiedział o każdych akcjach, które miały być przeprowadzane przez Centralne Biuro Śledcze, przez Urząd Ochrony Państwa. Poza tym policja była też na usługach pana Skowrońskiego. Pracując na Mazurach, spotykałem się licznie z panem Andrzejem Zielińskim, Słowikiem, który zresztą był ukrywany przez pana Skowrońskiego w Mikołajkach. Gośćmi akurat jego byli tacy gangsterzy jak Ryszard Niemczyk, jak Pershing. Między innymi gościem pana Skowrońskiego był słynny gangster jeleniogórski Carrington, podejrzewany między innymi o zabójstwo 7 osób w okolicach Blenia. Za śmieszną kaucją wyszedł z więzienia i w tej chwili jest na wolności. Ci ludzie przebywali na rejonie Warmii i Mazur, gdzie pan Rudolf Skowroński ma rozliczne interesy. Ostatnim takim gangsterem to jest Bysiu, który został złapany w Olsztynie, notabene 150 metrów od Urzędu Ochrony Państwa. Jest to jedna z firm, która jest bardzo ciekawa co do źródeł finansowania. Bo się pojawiła na rynku, nie wiadomo skąd, nie wiadomo jak. Wiem, ale nie powiem. Tam się pierą jakieś pieniądze, tylko nie wiem jakie. Czy wiadomo, że właścicielem tego komersu w ogóle jest. Nie jest szefów kasy. Jak kasy? Tak, a pani nie wie, kto się wziął? Ten komers główny? Naprawdę pani nie wie? No główny jest Skowroński. A on ma kasy? No nie mogę pewne rzeczy powiedzieć, bo jeśli mi powiedział mój klient, który jest... do którego jestem zobowiązany tajemnicą zawodową, to ja nie mogę sobie pozwolić na powiedzenie niektórych rzeczy. Tą moczą w Intercommerce
A ja się pani zapytam, jak to, bo czy w elektrybie? Ten sam? Prawie. A przynajmniej to samo środowisko. Ja jestem przekonany, że jest to Rosja. Ale Rosja i kto? Bartintex? Ja się boję, że jest gorzej, wbrew pozorom. To mnie bardziej boli. To ja... pan dzieci jedzie? Nie, to pan dzieci. Szemy? Ale piwo. Szemy też mają piwo. Co jest gorzej? Służby specjalne. Klucze. Leżą wszędzie. I w małym, i w średnim, i w dużym. Jak pan się nauczy otwierać mały zamiar, no i duży. Harry Potter się kłania. Do Sławomira Zielińskiego, dyrektora programu pierwszego TVP. Panie dyrektorze, uprzejmie proszę o umożliwienie mi zrealizowania reportażu, nad którym pracuję od ponad 2 miesięcy. Polecano mi oddanie roboczego materiału do skontrolowania przez prawników. Odmówiłam. Nie zgadzam się na cenzurę. W trakcie realizacji reportażu natknęłam się na podejrzane machinacje pewnej firmy, której właściciel próbował wywierać na mnie nacisk, żebym nie zajmowała się tym tematem. Powoływał się przy tym na dobre kontakty z prezesem TVP. Mam nadzieję, że nie ma to najmniejszego związku z zablokowaniem mi dalszej pracy. Ja mam do pana pytanie osobiste. Dlaczego pan dzwonił do pana Zielińskiego w sprawie programu, reportażu o firmie Intercommerce? Do jakiego pana Zielińskiego? Do szefa Jedynki telewizyjnej. On nie, o tym w internecie powiedział. Nie, do Zielińskiego nie. Czy coś panu mówi nazwa Intercommerce? Tak, wie pani, czytałem pani książkę, także mówi. Ale nie, nie, ja nie, na pewno nie dzwoniłem. Nie wie pan, co się dzieje ze Skowrońskim? Nie, nie znam pana Skowrońskiego. Ktoś jeszcze? Dziękuję. O co chodzi? Ale co, długo? Bardzo krótko. Jak bardzo krótko? No bo ma pan przecież apelację no niedługo, prawda? Tego Skowrońskiego, tak. Zaczynają się mnie wreszcie wszyscy interesować. Skowroński też? Skowroński też, tak. Tak, bo to są przecież bracia bliźniacy. Bracia? No tak. To jest biznesmen. Pan coś wie o tym, tak? Bo on nic nie chce powiedzieć. Tam ważne rzeczy się dzieją, a nie wy tutaj jakieś... Filmy będziecie nakręcać tam. Koalicja. Słoneczko jakieś przebija przez nie. Ma pan jakąś tezę, co się stało ze Skowrońskim? Myślę, że wykonuje jakieś zadanie specjalne. Skowroński, przecież wiadomo, że w 60-tych latach był w Niemczech bardzo dużo. W Niemczech Wschodnich. Ja w sądzie też zapytałem. Sąd przerwał to, ale Skowroński zaczął odpowiadać i nie powiedział, że nie. Spytałem go, czy jest prawdą, że on współpracował ze służbami specjalnymi i w Niemczech ze Stasi. Skowroński zaczął swój wywód i sąd przerwał to. A byłby ciekawy jego wywód na pewno. Jakie miało być to zadanie specjalne, które on wykonuje? Widocznie ma zadanie ukryć się z tym wszystkim, bo na pewno to, co się dzieje wokół Al-Kaidy, wokół tych wszystkich tam lądowań, tych samolotów, które miały niby lądować w Szymanach, wszystko jakiś taki ciąg jest i to, że on współpracował z Afganistanem, to są fakty. Przecież nawet senator Smoktunowicz nie mówi, że nie, że był z nim kilka razy, spotykali się z talibami. Nie ma człowieka, nie był oficjalnie przepadł, nikt go oficjalnie nie poszukuje. Ministerstwo nie odpowiada na pisma w tej sprawie. No, to jest nienormalna sytuacja. Panie mecenasie, chciałam spytać o pańską wyprawę do Afganistanu z szefem firmy Intercommerce. Szkoda, że z pańskiej galerii zdjęć w internecie znikła ta fotografia z Afganistanu, gdzie pozował pan na czołgu. Co to był za czołg?
Nie winili mnie w sądzie w Olsztynie w jednej sprawie. Sąd dwa razy mnie skazał. Jeden na 2 lata, 10 miesięcy, potem na 3 lata i pół. A potem, kiedy zaczął już tam, uważam, wymyślać, zaczął mi tam już przypisywać czyny w różnych miejscach, no to niestety już tak się zachapmęcił, że pomylił nawet daty i zaskarżyłem, wyrokowałem świadków, którzy potwierdzili, że byłem w tym dniu gdzie indziej, nie? No ale oni nie mogli oficjalnie tego powiedzieć, bo by się skompromitowali, więc by myśleli chorosz, nie? Ty bardzo się Skowrońskim? Co z nim teraz się dzieje? Otrzymałem taką informację, że Skowroński w tej chwili jest za granicą, ale mam też informację taką z drugiej ręki, że ktoś go szuka, że wydał na niego wyrok śmierci i on po prostu o tym wie i ucieka. Tak mi mówi powierzchni. Jaki pan ma kontakt ze światem? Jestem przewożony w transportach z różnymi ludźmi, którzy kiedyś należeli do świata przestępczego, czy Pruszkowa, czy Wołomina. I my się widujemy. Przecież taki transport trwa 2 dni. Czy ktoś przyjeżdża do aresztu, to takie informacje można uzyskać. Dotarłam do tego, jeśli dobrze rozszyfrowałam. A kogo pani rozszyfrowała pod tym skrótem? Nie, powiem pani, to co podałem, to nie jest imię, nazwisko prawdziwe tego człowieka. Ale mnie pan oszukuje. Nie naszkoję. Panie Bogdanie, dlaczego pan mnie wkręca? A to jest jego prawdziwe nazwisko. No to dobrze trafiłam. Nie oszukuje pan? Nie, no bez przesady. A skąd pan to wie? Kurka siwa, skąd pan to wie? Po prostu miałem kiedyś kontakt z kimś, który pracował w Urzędzie Ochrony Państwa. I to dosyć długo, no ale żeśmy się bardzo przyjaźnili, który pracował... Makowski był jego szefem, nie? I nie ukrywam, że jak zacząłem pracować w firmie Intercomes, to ten ktoś był bardzo zainteresowany jakimiś poruchankami z tym panem. Słynny kalendarz Gasińskiego. Co to było w końcu, ten kalendarz? W tym kalendarzu po prostu spisałem pewne rzeczy z jednego dokumentu. Ten kalendarz był po prostu u mnie, posiadałem go w domu, nie? Zresztą pani może się zapytać mojej mamy. Zrobiono przeszukanie w domu do innej sprawy i ten kalendarz znaleziono właśnie w 2001 roku, na początku. I zabrano ten kalendarz po prostu z domu. Zabrało go Centralne Biuro Śledcze we Wrocławiu i potem został w jakichś dziwnych okolicznościach, znalazł się w Szczecinie ten kalendarz. Czy pan wie, co to było, co to były za informacje, te wszystkie dane? To były dokumenty, które, jak ja w ostatnich dniach, kiedy wyjeżdżałem z Intercomersu, bardzo często jeździłem do Młynika, tam jest rezydencja Skowrońskiego, w tym drugim domu, w pierwszym zawsze nagrawa, był drugim Skowroński. Nieraz jak zapiut, ja nawet nieraz spałem tam do rana, bo gdzie było się przespać, nie? I tam Skowroński miał swoje notatki, czasami po prostu przepisywałem sobie stamtąd. Brzydko. No, normalnie. Brzydko. Znaczy, to nie brzydko, tylko po prostu tak było, no. Komuś na tym zależało, nie? Żeby pan spisywał? Tak. No. Komuś zależało na tym, żeby ugotować Skowrońskiego. No czy ugotować? Powiedzieć po prostu prawdę o nim, nie? No i ten ktoś też o panu zapomniał. Nie, nie powiedziałbym, żeby zapomniał, bo gdyby zapomniał, to ja bym tutaj, że tak powiem, nie żył, no, tak można powiedzieć, nie? Widziałem, że mogę za to zapłacić, no. Kiedy się? Oczywiście, że się opłacało, bo w tej chwili to nie ja mam kłopoty tak wielkie, bo jakieś tam mam, nie? Ale nie siedzę na rękach, nie jestem oskarżony o zabójstwo, ani jakieś tam wielkie, że tak powiem, rzeczy. A to Skowroński musi się kryć. Jeden z najbogatszych ludzi w Polsce kiedyś, nie? I to można powiedzieć przeze mnie. I przez takiego można powiedzieć, w cudzysłowie, misia. A pan siedzi w domu wariatów. Na razie jest to jeszcze obserwacja, nie? I powiem szczerze, odnoszę takie wrażenie, że chyba ci lekarze chcą mi wyrachywać. Tak, tak ja odczuwam. Obym się nie mylił, nie? No ale też nie mogę się doszukiwać u wszystkich jakichś tam teorii spiskowej świata, nie? Bo przecież to można byłoby zwariować z tego, nie? Ale odnoszę wrażenie, że ci ludzie mnie rozumieją. Widzę, że oni chcą mi pomóc. Dzień dobry, czy to mieszkanie państwa Skowrońskich? Maria Wiernikowska. Ja przekazywałam przez panią sekretarkę, że niestety o kwestii mojego męża nie będę się jakoś z panią kontaktować. Przekazuję. Tu w początkowej fazie rodzina zgłosiła uprowadzenie. Na podstawie działań operacyjnych ustaliliśmy, że mężczyzna ten z pewnością nie został uprowadzony i to postępowanie w sprawie uprowadzenia zostało umorzone. Mężczyzna ten jest poszukiwany przez nas, jest ścigany listem gończym przez prokuraturę w Olsztynie. W Warszawie
Poszukuje go jednostka na Żoliborzu, bo tam było ostatnie miejsce jego zameldowania. Oprócz tego także poszukujemy go jako człowieka zaginionego. Jego zaginięcie zgłosiła rodzina i w tym kierunku także prowadzone są działania. Dopiero po tej rozmowie prokuratura powiesiła w internecie list gończy za Rudolfem Skowrońskim. Jest oskarżony o wyłudzenie dopłat do zboża na kwotę ponad 800 tysięcy złotych. Ale postępowanie zawieszono z powodu nieobecności oskarżonego. Ktoś do pana przychodził do sprawy, ktoś go szukał. Człowiek. Jakiś, który się nie przedstawił, nie przekroczył w ogóle mojego progu. Podał mi zdjęcie. Moje określenie było, że żyje. Powiedzmy, jeżeli jest człowiek, który ma pałac i zaginął, to pałac się sypie po jakimś czasie. A u niego ten interes się nie sypie. Proszę pana, przepraszam, a którędy było wejście do Jupitera? Nie wiem. A dlaczego jest nieaktualne? Bo nie pracujemy. Bo co? Przepraszam, nie słyszałam, co pan powiedział. Dlaczego pan tak ucieka przed nami? Nie uciekam, ale ja miałem nic do powiedzenia. Nie, no ja chciałam tylko zapytać, co z tą firmą, gdzie ona jest teraz? Nie wiem. Bardzo bym prosiła wyłączyć kamerę, bo naprawdę ja nie potrzebuję rozgłosu. Nie, no naprawdę, proszę wyłączyć kamerę. Wolałabym, żeby mi nie stresować pracowników, bo to naprawdę nie jest konieczne. Przeczytałam w internecie, że sprzedajecie państwo szmaragdy afgańskie. Nie, to nie u nas, to nie w naszym sklepie. Nie. Szukam firmy Intercommerce. W internecie jest adres tutaj podany państwu. Tak, ale tej firmy już nie ma. A co się stało? Po prostu firma sprzedała te wszystkie sklepy. I w tej chwili już nie istnieje. A dlaczego? Trudno mi powiedzieć. Nie zna pan właściciela? Znam właściciela. A co się stało? Wielka firma, człowiek na liście najbogatszych Polaków. No tam było troszeczkę. Nic mi pan nie powie. Nie. Nawet na ucho. Znaczy wie pani, pani wie też wszystko, co tam było. Pani coś się... powiem na ucho. To chodzi o firmę. A co on nagle spalił pan? Na tym, na południu Polski tam. Te afery, co... I on w tym był? I tam wyjechał. Wie pan, gdzie on teraz jest? Za granicą. Miał budować centrum na Hetmańskiej przecież. Coś tam się rozwiało. A może ktoś mu to zaginięcie poradził i pomaga mu w tym? Dwóch ludzi do niego dzwoni często. Polityków nazwijmy to. Jeden z brodą. Cały czas facet z brodą. Elokwentny facet z brodą. Powiedzmy, że on nie dysponował tylko swoim kapitałem. Powiedzmy, że dysponował kapitałem dwóch ludzi. A może więcej, ale grubym kapitałem dwóch ludzi. Którzy nie chcieli się z tym swoim kapitałem ujawniać. Krótko przed zaginięciem ma coś podpisać albo dać, oddać, coś zrobić. On nie miał wyjścia, bo nawet on nie mógł ich oddać. Musiałby oddać znacznie więcej. To były cudze pieniądze. Są mocno wypchnięte służby. Ja mam absolutnie związane ręce. A związane ręce mam dlatego, że te służby sobie nawzajem robią różne cuda, a ja chcę przeżyć jako człowiek. No to chodź. Trzeba to na Rudolfa Skowrońskiego. Gwarancją, jak to wszystko trwa, mojego bytu było to, że mi łba nie urwą. Wszyscy są w to zamieszani, w związku z tym ja mogę spać spokojnie, no ale to się kończy. Ja mogę i ja zniknąć. Mnie Skowrońskiego przedstawił. Przedstawił mi go w kontekście, który jest śmieszny, bo byliśmy na kolacji. Wszyscy nie mają nazwisk. Nie, ten lobbysta to pan doktor. To znaczy,
pan Dochnel Skowroński i pułkownik, generał? A nie, to cywilny wywiad. No dobrze, zostawmy. I w ogóle cały pomysł to był pomysł pana Skowrońskiego, więc zetknąłem się z nim. Kto mi przedstawił, to już pani powiedziałem. A może pan powiedzieć jeszcze raz? No powiedzmy, że służby, no, cywilne, a ja jestem z wojskowych, więc konkurenci, ale zaprzyjaźnieni. I przedstawili go jako kogo? Jako swojego człowieka, który po prostu jest godny zaufania, jeśli chodzi o inwestycje finansowe. Pamiętam, że był jakiś pan Grauso, który usiłował kupić, przynieść jakieś duże pieniądze. Chodziło o łączenie tego z TWN-em, z ITI-em. Było mnóstwo ludzi ze służb, rzeczywiście, którzy się wokół tego kręcili, którzy mieli nazwiska operacyjne, więc to i tak nic nie da, nawet pewnie ich nie pamiętam, bo się pojawiali i mówili, to ja jestem od tego, czy tam ktoś przedstawiał, mówi, to ten jest, to może byście, ale trochę się zacząłem bać tego wszystkiego. Pan? A, ja. Pan wojskowy wywiad boi się cywilnego? Wojskowy wywiad to jest jedna sprawa, a człowiek, który w tym wywiadzie pracuje, to jest druga sprawa. Przecież ja nie robiłem tego dla wywiadu wojskowego, tylko po to, żeby się odbić od dna. Nawet się nie odbiłem, jak widać. Mówił ojciec Skowroński, ja w ogóle go ledwo znam, że szkoda czasu. Pan Rzemek powiedział mi, że to pan przyprowadził go do Skowrońskiego. Że pan go namawiał do współpracy. Rzemka namawiał pan do współpracy ze Skowrońskim, czy odwrotnie? Ja się słyszę. Ja się słyszę. Ale znacie się panowie? Skowrońskiego? No może raz w życiu widziałem. Przepraszam na chwilę. Halo? Tak. Yeah, TV is okay right now. No problem, it's fixed. Thank you very much. Thank you, bye. Halo? Jestem za granicą, więc szkoda nawet przedłużać tego, tym bardziej, że pani, nie wiem, kto pani takie rzeczy wmawia. Mogę tylko gratulować informacji. Nie znam. Widziałem go raz, może dwa razy w życiu. Jakieś wspólne interesy? W końcu pan był w Koncalnecie, prawda? Mówię pani, no ale po co mnie pani naciąga na rozmowę, jak to jest bez sensu. Mówię pani, z tym człowiekiem mnie nic nie łączy, może go widziałem dwa razy w życiu, ale pani nie pasuje, to rozumiem do teorii, prawda? Ja szukam po prostu jego znajomych, wspólników, współpracowników. O ile wiem, pan był czy jest w Koncalnecie, a on był też udziałowcem tej firmy i Koncalnet z kolei. A nawet jak ja byłem, nigdy nie byłem udziałowcem, byłem w Radzie Nadzorczej przez krótki okres czasu. Jak ja byłem, to nigdy go nie było w Koncalnecie. Także ma pani bardzo złe wiadomości. Nie ma pan koncepcji, co się mogło z nim stać? A go nie ma? Od roku. A, nie wiem. Nie mam pojęcia. To nie da się pan namówić na rozmowę przed kamerą, żeby mi pan to samo powiedział do kamery. No ale bez sensu. Bez sensu. Jakby pani miała dobre rozeznanie, wiedziałaby pani kogo pytać. Wiedziałaby pani, że szkoda czasu na mnie, bo ja tym człowiekiem żadnej styczności nie miałem. Ale pan jest zawsze osobą najlepiej poinformowaną, więc zawsze warto spróbować. Ja wiem, kto wie, ale po prostu nie lubię pomagać, bo z tego nigdy nic nie wiadomo, co wychodzi. To byłoby bardzo ciekawe. No, musi pani szukać gdzieś indziej. Ale nie wiem nic. Ale nie, pani szuka w Koncalnecie, nie u mnie. Mm-hmm. Skoro pani mówi o Koncalnecie, pani wie, to niech pani dzwoni do Koncalnetu. Mm-hmm. Tam też niechętnie mówią. No i nie dziwię się. Koncalnet, słucham. Czy ja z gabinetem pana prezesa rozmawiam? Którego prezesa? Pana Makowskiego. Przełączę pan ze sekretariatu. Dziękuję. Sekretariat zarządu, proszę. Chciałam spytać prezesa, czy by nie chciał ze mną chociaż przez telefon porozmawiać. Nie ma. A czy powiedział dlaczego? I nie będzie dzisiaj. Nie, co, mam go śledzić? Na ten temat nie mówił. Przepraszam, pan. Myśli pani, że będzie mnie unikał ciągle? Telewizja Polska, tak? Proszę panią, tak, owszem, przekazywałam panu prezesowi, ale pan prezes nie jest zainteresowany tym spotkaniem. Proszę mu powiedzieć, że w razie czego założymy mu ciemne okulary, brodę i wąsy, dobra?
Przepraszam, szukam pana Mikuśkiewicza. Przepraszam, czy jest tu gdzieś pan Mikuśkiewicz? Czy to prawda, że pan przejął Mikołajki? Pani była szefową Rady Nadzorczej Telewizji, którą miał tworzyć Rudolf Skowroński. Czy może nam pani coś więcej o nim powiedzieć? Czy to prawda, że Rudolf Skowroński był agentem Stasi? Panowie, przepraszam, z jakich służb? Czy któryś z panów to Edward Mazur? Panowie, budowaliście coś razem na dworcu głównym. Na Polonię 1 poszło 30 milionów dolarów. Lody w Witebsku za 5 milionów. Czy pan może jest z Konsalnetu? I gdzie właściwie jest Rudolf Skowroński? Ten zły sen nie może się skończyć, bo znów mi się zdaje, że jestem reporterem i muszę sprawdzić, co robili ci panowie na dworcu głównym w Warszawie. Oficjalnie budowali centrum handlu i rozrywki. No troszeczkę za późno. Proszę pana. Ja jestem tutaj, proszę panią, teraz cieciem. Nie wiem, co jest z panem. Chętnie bym udzielił wywiadu, ale... Czego właściwie pana pilnuje? Muzeum. Muzeum pilnuje. W ramach suplementu gościmy tutaj pana prokuratora. Czy mógłby pan powiedzieć, jak wyglądają sprawy, które, doniesienia, które złożył Gasiński? Na czym się zakończyły te sprawy? Jak wygląda to na dzień dzisiejszy? Z tych spraw zawiadomień o przestępstwie pana Gasińskiego w latach 2002-2004 razem jest ponad 35. Jeszcze 8 spraw jest w biegu, natomiast zakończyło się 27 postępowań. Z tego 26 spraw zostało umorzonych lub odmówiono w nich wszczęcia postępowania przygotowawczego, co oznacza, że fakty, o których zawiadamiał pan Gasiński, nie znalazły potwierdzenia. Część z tych postępowań była poddawana kontroli instancyjnej w wyniku składanych zażaleń i sądy utrzymały te decyzje prokuratury w mocy. Jedno z tych postępowań z zawiadomienia pana Gasińskiego toczy się. To dotyczy przez prokuraturę okręgową, było prowadzone w Olsztynie, dotyczyło wyłudzenia kwoty około 5 milionów złotych na podstawie sfałszowanej dokumentacji dotyczącej produkcji rolnej w przedsiębiorstwie Intercommerce i na jej podstawie wyłudzenia dotacji dotyczących przechowywania zboża. W stosunku do 5 osób został skierowany 28 czerwca 2005 roku akt oskarżenia do sądu. W stosunku do 6 osoby, właśnie wspomnianego pana Rudolfa Skowrońskiego, zostało wydzielone materiały do odrębnego postępowania, bo nieznane było jego miejsce pobytu. I od 9 czerwca ubiegłego roku są poszukiwane listem gończym, o czym była mowa w tym materiale. Pana komentarz po obejrzeniu tego filmu? Znaczy, potwierdza się chyba to, że jest dużo ludzi zamieszanych z różnych służb, i z mundurowych, i cywilnych służb. I te nazwiska, które tam zdążyłem zauważyć, i pan przede wszystkim Mazur, z tego chyba również firma Bakoma, bo pan Mazur był założycielem tej firmy. Zboże to pan Komorowski, to znowu słynna sprawa otworzenia wagonów przez nas, przez samoobronę na bocznicy tu w stolicy, gdzie chcę powiedzieć państwu, że też jestem za to sądzony, a w jednej ze spraw, gdzie dokumenty mamy, jest orzeczenie sądu, gdzie w tym zbożu, ale w magazynach pana Komorowskiego stwierdzono nitrofen. A mnie się po sądach ciąga za to. Widzę, że tutaj ta sprawa też, ten wątek FOZ-u, początek, no, to jest zagmatwana sprawa, naprawdę bardzo, powiązania różnych, każdego z każdym, no, przecież to jest, a początek wszystkiemu daje FOZ. My tej afery FOZ-u nie rozwiązaliśmy do końca. Przecież wiemy, że dużo ludzi, którzy doszli do jakichś wielkich majątków u nas w Polsce,
to doszli nie wiadomo z jakich pieniędzy. No ale jak nie wiadomo z jakich pieniędzy, no wszystko to prowadzi do początku, do wozu. Też bardzo dziwna sprawa jest, że te gospodarstwa Skowrońskiego na Mazurach, które nie przynosiły zysku, tyle bydła padało, bo ja tu mam nawet dokument, ja nie chcę schodzić na jakiś inny wątek tutaj tej sprawy, bo najważniejszy jest ten wątek, że uważam, że ja miałem być wciągnięty po tym obejrzeniu tego wszystkiego w sprawę udowodnienia, że jestem człowiekiem niezrównoważonym. Chciano mnie pokazać tak jak i Gasińskiego. Ja tutaj z panem prokuratorem w części na pewno się zgadzam, że te zeznania Gasińskiego w sądzie mnie też przerażały, jak powiedziałem na wstępie, niektóre. Natomiast, no niestety, ale dużo prawdy w tym wszystkim też jest. Natomiast jeśli państwo pozwolą, to ja proponuję, żeby wnioski z tego materiału pogrupować, żebyśmy nie skakali z tematu na temat. I tutaj się aż prosi taka mianowicie specyfikacja. Otóż tak, po pierwsze, prawdziwość pańskich zarzutów w wystąpieniu sejmowym. Po drugie, sprawa interesów Skowrońskiego. A po trzecie, dlaczego film Marii Wierpnikowskiej tak długo czekał na emisję. Może zacznijmy od prawdziwości zarzutów, panie premierze, bo mnie tutaj rodzi się parę pytań, na które nie uzyskałam odpowiedzi po obejrzeniu tego materiału. Bo ja ich też nie znalazłam i dlatego tak omijam. Zostawiłam to raczej jako... Ale mamy tutaj pana premiera, więc może skorzystajmy z okazji, panie premierze. Powiedział pan, że wcześniej, zanim pan poznał Gasińskiego, spotykał się pan z Rudolfem Skowrońskim. Nawet w tym mieszkaniu jego słynnym było. No to może zacznijmy od tego. Kiedy się zgłosił do pana Rudolf Skowroński? Rudolf Skowroński zgłosił się do mnie po wyborach w 2001 roku. Wybory były chyba około 21-23 września, jak dobrze pamiętam. I to było w październiku na pewno. On zabiegał o spotkanie, dzwonił, że ma jakieś ważne sprawy. Ja byłem wtedy pierwszy raz posłem, weszliśmy do parlamentu i był u mnie... To już jest też czas, ale pierwszy raz był w siedzibie Związku Zawodowego na Marszałkowskiej i w obecności kilku świadków, których ja w sądzie przedstawiłem, właśnie mówił o tych nazwiskach, które ja przedstawiłem w Sejmie, zadałem te pytania w trybie twierdzącym, tak sąd orzekł. Zadałem te pytania, on użył tych nazwisk, powiedział o tych pieniądzach, przychodził kilka razy, był w Sejmie, można to sprawdzić, spotykał się ze mną w hotelu sejmowym, był w klubie parlamentarnym, ja robiłem wszystko oficjalnie, nic, żadnych spotkań po kumotersku, czy jak gdzieś tam w ukryciu, tylko wszystko było legalnie. Nawet jak jechałem do niego do domu, na Stare Miasto, ulicy nie pamiętam, to jechałem samochodem, byłem wtedy wicemarszałkiem Sejmu, samochodem służbowym, nie żadnym tajnym, niczym, tylko w taki właśnie sposób. I dziwne jest dla mnie to, że sąd po moich zeznaniach nie doprowadził do konfrontacji świadków, którzy byli obecni przy tej rozmowie ze Skowrońskim, tylko ten mój wniosek oddali w sąd. Ale panie premierze, i tutaj ja mam wątpliwość, którą natychmiast wyłuszczam. Otóż ciekawi mnie, dlaczego pan nie przywołał w różnych publikacjach, wystąpieniach ówczesnych, publicznych, osoby pana Skowrońskiego, tylko powoływał się pan na świadka Gasińskiego, który jest znacznie mniej wiarygodny niż biznesmen, którego reprezentuje w dodatku bardzo szacowny adwokat, pan Smoktunowicz. W tej książce, ja tutaj pokażę ją, to jest pańskiego autorstwa książka, pan nie mówi o świadku Skowrońskim, tylko powołuje się pan na jednego człowieka. Pisze pan wprost, że prasa prześcigała się w dyskredytowaniu Bogdana Gasińskiego, człowieka, który poinformował mnie o łapówkach dla trzech polityków Platformy i dwóch polityków SLD. Dlaczego 3 czy 4 lata temu, to jest publikacja chyba sprzed 4 lat, mówi pan o świadku Gasińskim, a nie mówi pan o Skowrońskim? Dlatego, że ja już wtedy miałem informację po spotkaniu z Gasińskim, że jeżeli będzie użyte nazwisko Skowrońskiego, to ta sprawa niczym się skończy. Ja trzymałem nazwisko Skowrońskiego, żeby powiedzieć o tym w sądzie, nie w prokuraturze, bo znając i wypowiedzi, i te doniesienia i Gasińskiego, ja nie miałem powodów jemu nie wierzyć do końca, skoro Skowroński powiedział mnie, że przyjdzie człowiek, który u mnie pracował i on przedstawi dokumenty, przedstawi dowody. I on zgodził się na
to, że na piśmie złożył oświadczenia, że nagrania zrobił, taśmy z tego wszystkiego. I dlatego też Skowrońskiego, żeby nie poszedł jakiś inny wątek, wiedząc, że wszystkie sprawy umarzane były, czy te doniesienia, które były, to wszystko. Dlatego też uważałem, że... Proszę tylko jedno pozwolić, bo tutaj nie tylko pan zmienia wersję zdarzeń, bo również pana najbliższy współpracownik, pan Maksymiuk, w ogóle nie pamiętał w pierwszych zeznaniach w prokuraturze, że istnieje ktoś taki jak Skowroński. Dopiero podczas przesłuchania w sądzie, dopiero podczas przesłuchania w sądzie przypomniało mu się, Maksymiuk, że Skowroński nie bywał... To pani doktor, nie mieszajmy w to Maksymiuka. Nie mieszajmy w to Maksymiuka, pani redaktor, bo Maksymiuk w ogóle... Ale Maksymiuk nie był przesłuchiwany. Chciałabym pan poseł Łużwiński był przesłuchiwany w tej sprawie. Maksymiuk nie był przesłuchiwany w tej sprawie. Ja mam pytanie do pana premiera. Właściwie jaki interes miał Skowroński, żeby przyjść do pana z tymi doniesieniami, że płacił łapówki politykom? No właśnie, to co powiedziałem przed tym reportażem, przed tym filmem, czy nie była to chęć wciągnięcia mnie w jakąś taką intrygę, skompromitowania, pokazania, że jestem niepoważny. Była to udana intryga? Ja myślę, że nie. Gdybym ja to został ukrywał... Został pan skompromitowany? Gdybym, tak, oczywiście, że czyli przecież ile lat było to, że wszyscy, jak się chcieli śmiać, i kabarety w Polsce, dziennikarze, politycy, no tak samo jak klewki, wyśmiewano się z klewek cały czas i utożsamiano klewki, jakby to był jakiś ośrodek psychiatryczny, gdzie tam się ludzi leczy chorych psychicznie. No takie, tak, drodzy państwo, odbiór taki był. A dlaczego wtedy? Ja jeszcze jeden wątek, jeżeli mogę. Ja sobie przypominam taki atak, który był powtórzony odnośnie klewek w tym czasie, kiedy pamiętacie państwo, w ubiegłym roku, kiedy był ten słynny program w Radio Z, siódmy dzień tygodnia, gdzie byłem z panem Rokitą, gdzie notowania samoobrony były prawie 30%. Był taki czas, można sprawdzić to. I później znowu wrócono do klewek mocno. Do klewek i wszędzie były te klewki i kompromitacja. Notowania spadły nasze. Piotrze, później Tomek. Tylko dokończę. Wizyta, którą pan przyniósł Skowroński, była dla pana wiarygodna i cenna, skoro użył pan z trybuny sejmowej tej wiedzy pozyskanej od pana Skowrońskiego. Skowroński wcześniej dużo był. Tak, był, ale pan to wykorzystał. Ja wykorzystałem po spotkaniu z Gasińskim, którego on przysłał. Jak pan skomentuje inną wiedzę, którą wówczas też Skowroński dzielił się z innymi osobami, robił to publicznie, dotyczącą próby wymuszenia od niego łapówki przez, jak twierdził, pana Łużwińskiego, czyli pana najbliższego współpracownika i miało się to dziać w porozumieniu z panem. No tak, czy ta wiedza była wiarygodna, czy niewiarygodna? No oczywiście, jeżeli byłaby to wiarygodna, taki człowiek jak Skowroński, bo ja tutaj nie mówię, bo nie chcę, żeby następnych procesów, już ja się nie boję tego, ale czasu nie mam na to, gdybyśmy prześledzili życiorys Skowrońskiego, to taki człowiek, który współpracował ze służbami, on na taką okoliczność, kiedy ktoś od niego proponuje, ktoś mu proponuje łapówkę, to przecież mógł się umówić na drugi dzień z Łużwińskim, przynieść magnetofon, czy z jakiegoś ukrycia nagrać to i z Łużwińskim pociągnąć temat, byłby dowód, a tak to dla mnie żaden dowód nie jest. No takie same dowody mogłyby być jeżeli można, znaczy, ja myślę, że cały problem się wziął z tego, że pan premier chciał się dać wciągnąć tą intrygę, to znaczy chciał powiedzieć to, co powiedział i wziął udział w większej grze politycznej, która wtedy się działa. Tyle tylko, że zdaje się, że druga strona też potrafiła się skutecznie bronić, pakując pana w to, co pan się... Mając za sobą całe... A na czym to polegało? No, kogo pan premier wtedy zaatakował? Pan premier wtedy zaatakował tak zwany obóz Aleksandra Kwaśniewskiego, czy jemu bliski, i część tego, co stanowi dzisiejsza Platforma, którzy mogli wtedy jakoś politycznie działać. Natomiast było to bardzo użyteczne dla ekipy Leszka Millera, która wchodziła w bardzo silny konflikt wtedy z obozem Aleksandra Kwaśniewskiego i też taki był podział w służbach. Jakby spojrzeć się na to, jak te służby się podzieliły, no to mniej więcej cywilne przejął Leszek Miller, a mniej więcej wojskowe przejął
Aleksander Kwaśniewski. Oczywiście te podziały tam trochę czasem inaczej chodziły. No i trzeba też pamiętać, że ten miszmasz, który powstaje w głowie teraz nam po obejrzeniu tego programu, a wcześniej był jeszcze większy, to jest efekt takich typowych mistyfikacyjnych działań służb. No, pan wszedł w grę, której pan nie rozumiał, natomiast która miała bardzo konkretny cel polityczny. Otóż jedna strona chciała, żeby pan jej przywalił, a druga strona bardzo skutecznie się odwinęła, pakując pana w klewki. I tak naprawdę to jest istota sprawy. Resztę, czy byli talibowie, czy nie było talibów, miało tu bardzo małe znaczenie. To po prostu obydwie strony robiły dym, żeby możliwie zasłonić swoje działania. O wątku afgańskim, te szmaragdy, jak wszyscy wiemy, szlak. Ale to już wszystko nie miało żadnego znaczenia w tym momencie. To pan prokurator potwierdzi chyba i wszyscy wiemy, na zachód szedł przez Polskę. Właśnie tam, w tamtym rejonu. Ale to prasa pisała o tym wszystkim. Nie, że Skowroński, ja nie chcę, żeby to potwierdził, tylko że szlak i w tym czasie Skowroński tam był. Z panem Smoktutą. Tak, ale to jest powszechnie znane. To nie są fakty ujawnione przez pana, one były znane wcześniej. Że... Nikt nie mówił o działaniach pozornych. Panie redaktorze, nie pisaliście o tym, niech pan nie mówi, że pan o coś, przed 29 listopada 2001 roku, że pisaliście o tym, bo proszę mi pokazać jakąś publikację, że Skowroński interesy robił. Niech pan się nie dogłosił Macierewicza, tam było to opisywane. Było? Dokładnie. Ale to było na obrzeżach medialnych. Ale to zasięg głosu jaki jest? Jeżeli to było, nie, pan spyta pana posła, ale jeżeli to było, jeżeli taka ważna sprawa, to dlaczego żaden inny z dzienników, z tygodników nie podchwycił tego tematu? Ale z tego co? Ona nie była taka ważna. Jak nieważna, jeżeli ktoś w tym czasie, kiedy wiemy o różnego rodzaju układach, o służbach, o Skowrońskim i on lata do Afganistanu i handluje szmaragdami, no, to nie była sprawa ważna. Pojęcia nie mam. Nie znam się na biznesie, szczerze mówiąc, ale wydaje mi się, że handel szmaragdami jest legalny. Tak, szmaragdami tak. Dlaczego Skowroński chciał się przyznać do łapówek? Skowroński, jak powiedziałem na początku, państwu przyszedł, użył tych słów niecenzuralnych i ja powiedziałem, i powiedział mi, że już był u każdego, że ma dość tego wszystkiego i musi ktoś z tym skończyć. Mówi, pan walczył o prawa rolników, pan walczył z tym całym układem, z tymi wszystkimi powiązaniami i tak dalej, to niech pan zrobi z tym porządek, bo tak się żyć w Polsce nie da. Ale może dokończę moje pytanie. Jak rozumiem, Skowroński chciał być kimś w rodzaju świadka koronnego, przynajmniej w pańskim otoczeniu. To mnie zastanawia, bo akurat w tym czasie, kiedy do pana miał się zgłosić, rozpoczęła się jego sprawa w Łodzi o łapówki właśnie i tam zaprzeczał. Ciekawe, dlaczego przyznał się do 5 i został skazany. Czy 7 przypadków wręczania bardzo dużych kwot politykom, a nie przyznał się do łódzkich. W Łodzi udowodniono, że taki fakt miał miejsce w Kaliszu. Następny fakt i też skazany znowu jeszcze nie został. Skazany nie jeszcze. Nie skończył, ale... Bo nie ma Skowrońskiego. Dobrze, myślę, że i tak tutaj... No, ale jakoś to też się wiąże, nie posuniemy tego wątku do nie przodu. Nie, w Łodzi posunęli. Przejdźmy do, bo czas jest niebogany, 10 minut zostało do wątku mediów. Bo myślę, że tutaj by trzeba było wspomnieć... No tak, no... Wspomnieć o tym, no... Jak to jest, że właściwie, jeżeli dziennikarze dotykają? Chcę teraz tego żyć. Temat jest dość... dziwnych, dotyczących służb. Zazwyczaj natrafiają na mniejsze lub większe problemy. Myślę, że Gazeta Polska, która opisuje to, co jakiś czas ma problem. Zresztą ty w układzie medialnym wspominałaś, prawda, też o swoich problemach, jak dotykałaś polityków. Nie chodzi o Gazetę Polską czy jakąś inną gazetę, tak. Bo akurat z tego co wiem, to w Gazecie Polskiej można pisać jeszcze do tej pory o służbach specjalnych, nikt tego nie zabrania. Jeszcze długo będzie można. Natomiast chodziło o co innego, media publiczne. Ja bym tutaj chciała się cofnąć na moment do początku lat 90., kiedy wtedy ogłoszono koniec cenzury. Powstające gazety, powstające radiostacje i powoli również stacje telewizyjne miały wymuszać konkurencję, miały być tym czynnikiem dobroczynnym właśnie, jeśli chodzi o cenzurę, to znaczy konkurencja miała wymusić na dziennikarzach podawanie w miarę szybko, w miarę rzetelnych informacji, choćby ze względu na to, że żeby się nie prześcignąć, nie dać prześcignąć konkurentom, albo po prostu ze względu na zysk.
No, po 15 latach już wiemy, że niestety cenzura istnieje. W większości mediów komercyjnych to jest cenzura oczywiście raczej gospodarcza, wynikająca z tego, kto jest właścicielem. Natomiast problemem wciąż pozostawały przez te lata media publiczne. W sposób bezczelny, zupełnie zawłaszczone przez SLD. I myślę, że kłopoty właśnie z realizacją różnego rodzaju dziennikarskich materiałów śledczych wynikały z tego, że większość afer skupia czy dotyczy osób z kręgu byłej PZPR czy byłej SB, a te siły, te kręgi wciąż mają swoje macki w telewizji właśnie. Jeżeli można coś przypomnieć, to był taki okres... Czy pan Przędziński naprawdę dzwonił w tej sprawie, żeby nie było emisji tego filmu? To jest historia, którą mi przekazał Sławomir Zieliński około roku chyba temu, tak? Rok temu. Ja umieściłem to na swoim blogu, żyło to rok czasu. Nikt nie dementował. Nikt nie dementował. Dopiero po emisji programu Afery Niedokończone była próba dementi, ale dopiero po roku czasu. A nie wcześniej. Odezwały się służby wojskowe, no przyjadł Pan Szmajdziński. Pan Szmajdziński się zadzwonił do pana Zielińskiego. Ale jeszcze wracając, ja przypominam nam, że klewkami na początku lat 90. było w ogóle zauważanie afer i pisanie na przykład o aferze FOZ-u w kontekście afery było dowodem wariactwa. Ja widziałem sobie taki tekst. Czyste szaleństwo, bo w ogóle czegoś tam ruszyliśmy. Lepiej, gorzej, ale ruszyliśmy. No i była kategoria oszołomów. Znaczy ja podejrzewam, że jednak zanim to należeliśmy do tej kategorii oszołomów, którzy po prostu widzieli w Polsce inne rzeczy niż chciano widzieć. To znaczy to, że po prostu to życie polityczne wygląda nie tak różowo, a w każdym razie w tym życiu politycznym po pierwsze jest jakieś drugie dno, a po drugie kilku dżentelmenów gra trochę inną grę niż wszystkim tą grę przedstawiono. I tak naprawdę my mieliśmy problem w tym sensie, że spychano na margines, wypychano z telewizji wszystkich dziennikarzy, wypychano z dużych mediów, którzy śmieli myśleć inaczej. I to nawet nie jest często problem cenzury, bo cenzura jest jakąś taką rzeczą widoczną, chyba że jest to autocenzura. Natomiast to był problem pewnego wzorca. Otóż no, ja nie chcę wszędzie o wszystko obwiniać Gazety Wyborczej, ale jednak było tak, że większość dziennikarzy wstawała rano i sprawdzała w Gazecie Wyborczej, jakie obowiązują poglądy. I to był największy sukces tej gazety. I nie trzeba było w Polsce wprowadzać urzędu cenzury, nie trzeba było wyrzucać dziennikarzy. Po prostu mechanizm kariery był taki, żeby się dopasować do tego wzorca. On umownie nazwałbym go Gazetą Wyborczą, chociaż oczywiście można jeszcze, dużo szerszy. Panie doktorze, jeżeli można jeszcze, bo tak mi się nasunęła taka myśl teraz. Gasiński w czasie tego całego procesu dochodzenia kilka razy zmieniał zeznania. Zmieniał zeznania swoje, raz na korzyść moją, raz na niekorzyść moją. W sądzie powiedział, i to Rudolf Skowroński potwierdził, to jest w dokumentach w sądzie, w zeznaniu, że Skowroński namawiał go do zmiany zeznań i w tym czasie Skowroński płacił za jego mieszkanie. Jedno było gdzieś koło Ostrołęki, z tego co dobrze pamiętam, mogę tutaj się mylić. Drugie Mikołajki, trzecie jeszcze gdzieś i w sądzie Skowroński potwierdził, że tak, on go woził, on mu dawał pieniądze i tak dalej. Ja chciałbym, czy teraz przed emisją tego programu, bo on był zapowiadany, czy czasami nie kontaktował się z telewizją pan Gasiński? No to chcę panu powiedzieć tak, no jak pan wywołał ten temat, to miałem to na zakończenie programu powiedzieć. Pan Gasiński dwa dni temu zadzwonił na biurko, na telefon, na biurku szefa redakcji naszego Darka Łukawskiego, no z interwencją, że nie chce, żeby ten film się ukazał, że nie zgadza się na wizerunek. Ale za to rozmawiałem ze Sławomirem Zielińskim, który poinformował mnie, że i sprawdziliśmy, że do hotelu w centrum miasta zadzwoniła osoba, która powiedziała, że prosi o zarezerwowanie pokoju w imieniu na rzecz telewizji i niby to był pan Sławomir Zieliński. Następnego dnia zjawił się Bogdan Gasiński, bo dla niego miała być ta rezerwacja w hotelu. Był tam dwa dni, jadł, pił, wyjechał, nie zapłacił rachunku. Dzisiaj ustaliliśmy po numerze, z którego dzwonił ten niby Zieliński, że jest to numer Gasińskiego.
Ani Zieliński nigdy nie znał Gasińskiego, że podsuł się Gasiński pod Zielińskiego. Zrobił to teraz. Wiem, że niedługo prokuratura się będzie tym zajmowała, bo sprawa ma w poniedziałek trafić na policję. Mamy kolejny przykład, no, też działania Gasińskiego. Ja się zastanawiam, na ile tutaj prokuratura będzie miała coś do roboty, bo jeżeli hotel na telefon... No to jest inna sprawa. Zgadza się przyjmować gościa, ale wyłudził problem hotelu. Gasiński zrobił znowu bardzo wiarygodną rzecz. No. To jest tak, że już pan wyłał ten temat. Ale czy czasami, bo ja naprawdę nie jestem zwolennikiem wyznawania teorii jakiejś spiskowej, że za każdym tam stoi jakiś agent, wszędzie układy, układziki i tak dalej. Ale proszę Państwa, jest to bardzo dziwne, że w tym czasie, kiedy wiadomo, że ten film będzie pokazany, uaktywnia się znowu Gasiński. Czy ktoś tego nie inspiruje? Gdzie jest w tym czasie Rudolf Skowroński? Co się dzieje ze Skowrońskim? Ja z pewnych informacji, które to mogą być plotki, tu nie chcę mówić, że to są wiarygodne informacje, mam informację, że on sobie żyje na Mazurach. Te informacje ma pan od Gasińskiego, jak się domyślam. Nie, z Gasińskim nie spotykałem się absolutnie. On przy mnie nawet dzwonił do pańskiego biura, ja się z nim spotykałem, byłem z nim na Mazurach. Ale ze mną rozmawiał na pewno, nie? Z panem nie rozmawiał, ale z kimś z pańskiego sekretariatu. Może rozmawiał. Jakby, nie wiem, jest to człowiek w jakimś sensie dla pana wiarygodny, więc dla mnie też, przyznam szczerze, w niektórych sprawach jest on człowiekiem wiarygodnym, dla Marysi też był wiarygodny. Znaczy, jeżeli Gasiński mówi, że liczy na pana pomoc, ma kontakt z panem i z pana ludźmi z samoobrony, to ja mu wierzę, że no, państwo nie odsuwacie pan, się od pan niego. Pan wybiórczo tutaj traktuje i pan chce znowu wprowadzić na taki temat, że my może inspirujemy to, czy my stoimy za Gasińskim. Absolutnie tutaj chcę powiedzieć, że oczywiście masę listów Gasiński z więzienia pisał, różnych do mnie, o różną pomoc i tak dalej. Różne rewelacje w nich przedstawiał. Ja ostatnio nawet tych listów już od chyba 2 lat to w ogóle nie czytam tego. Gasiński to jest taka skomplikowana postać. Ale skomplikowana, czy nie jest narzędziem w czyimś ręku, panie jego redaktorze, nie można, bo to jest bardzo... jakby spisać na straty jako człowieka niepełnosprawnego psychicznie. Ten człowiek jest zdrowy psychicznie, może odpowiadać za swoje czyny, ale to powoduje też, że ten człowiek potrafi bardzo umiejętnie poruszać się w tym świecie. I jeżeli Rudolf Skowroński zatrudniał go, a jest to faktem, że go zatrudniał, płacił mu pensję, jeżeli dawał mu mieszkanie. Powierzył taki majątek. Powierzył mu majątek. I później... To znaczy, że on był dla Rudolfa Skowrońskiego wiarygodny. Jeżeli on współpracował z panem, w tym sensie, że pan z trybuny sejmowej powoływał się na niego jako źródło swoich informacji, to pan mu dawał wiarę. Ale panie redaktorze, później ten wątek, który powiedziałem, dlaczego Rudolf Skowroński później ukrywał go, płacił za jego mieszkanie, do czego przyznał się w sądzie. To jest w zeznaniach Rudolfa Skowrońskiego. Ja nie wiem, czy on go ukrywał, bo to było oficjalne, że Gasiński mieszkał w Mikołajkach. Z tego zresztą wynikły kolejne sprawy. Kiedy? Bo mieszkając w Mikołajkach w domu należącym do Skowrońskiego, on nie płacił za ten dom. Ale Ostrołęka jeszcze była. Jeszcze były dwa mieszkania inne, gdzie on dzięki tym Mikołajkom Gasiński stał się świadkiem innej bardzo poważnej sprawy, to znaczy widział zabójstwo młodego Klepaka. Nie tak, to chyba od początku była prawda, że to nie jest dobry film, bo po prostu my w ogóle nie mówimy o tym, co mi się zdaje ważne. I słuchajcie tu państwo, powiedzieć. Zginął człowiek. No to właśnie pytam, gdzie jest? Biznesmen, który przez wiele lat był na liście panie najbogatszych Polaków. Ale pan jest premierem. I w dalszym ciągu o tym nie mówimy. W dalszym pan ciągu się zainteresował jako premier. Gasińskim, mówimy o jakichś... Pan ale ja w tej sprawie składałem pytanie w sprawach bieżących z trybuny sejmowej i ale pytałem w tej sprawie. Ale teraz już jest pan w rządzie. Może pan zapytać kolegę z listy rządu. Gończe. Może pan... Kogo? Nie wiem, szefa CBS-u, czyli ministra spraw wewnętrznych. Może pan zapytać ministra koordynatora spraw... No to jest tak publiczna sprawa, że aż dziwne, że nikt nie odpowiada na to pytanie. Ale czy pan to zrobił? Ale... Czy pan zapytał, co się pani dzieje? Panie doktorze, deklaruję, że za parę godzin na piśmie zwrócę się, bo po tym, co tu zobaczyłem, to trzeba tego człowieka znaleźć. A ja chciałbym zapytać na koniec, czy te gazety inne niż media publiczne, to nie będę tu bronić, mediów publicznych mojej telewizji, ale czy no inne gazety przyznać, coś że telewizja coś publiczna puściła wreszcie ten film? Czy te gazety, Anita, coś napisały? Czy wasze gazety coś pisały o Klewkach? Pisały nieraz, owszem. No, oprócz żartów.
Ona... Nawet cały rozdział w książce, tylko my to traktowaliśmy inaczej, to znaczy my znaczy ja to traktowałem tak, jak to powiedziałem. Znaczy, wie pan, no to już pan jest politykiem, pan się musi liczyć z tym, no że pan jest na świeczniku, no, ale, ale generalnie rzecz biorąc traktowaliśmy tak, to jak to zasłużyło. Pan wszedł w pewną grę i warto było pisać tą grę, natomiast szukanie talibów, no być może trzeba zostawić miłośnikom pewnego typu sensacji. Ale przede wszystkim ja się... pan premier wrzucił ja, wszystko do jednego worka. Musimy już kończyć, proszę państwa, można zwariować, tytuł chyba dobry. Kolejna konfrontacja będzie 21 czerwca, zajmiemy się sprawą generała Papały. Proszę państwa, po raz pierwszy zadamy mocne pytania i może zakończymy tą fikcję, jaka jest, jeśli chodzi o śledztwo, które prowadzi prokuratora. Zapraszam.